Minus 10 to było leciutko dzisiaj. Mamy już kierowcę, który przywiózł nam nawóz i twierdzi, że gdzieś przed Wałczem, ileś tam kilometrów, było minus 16. Także grubo. No i było tyle na pewno. To znaczy, nie wiem ile dokładnie u nas, ale minus 10 to... to chyba było więcej. Jak sprinterek nie chce haziać. Raczej było więcej jak te minus 10, bo sprinter nie chce chodzić. O ja pierdzielę, i to pod dachem go postawiłem. No. Nie nagrałem jak John Deere'a odpalałem, ale John Deere odpalił bezproblemowo. Kurde, a sprinterek miał ciężko. Mieciu, kurde, mrozi i to zdrowo. Siema. No to zobacz co się dzieje, szyba mi zamarzła, no. A nie była zamarznięta, bo pod dachem stał. I wyjechałem i zobacz. Przyjechał pan z Ukrainy, kierowca. Pani Maju po polsku, po pani Maju po polsku, nie ma problemu. Z tym, że wydawało mi się, że pani Maju, bo kazałem mu wjechać tak jak ten wczoraj od lewej, a on wjechał od prawej, no ale to będzie już, będziemy go ciągnąć jak coś pod górę, nie? No. Tu, Mieciu, mamy dwie takie lepsze, nie? Trzy nawet. No, te trzy lepsze są właśnie. Daj najpierw te lepsze, Mietek. O. Po jednym rzędzie i wystarczy. Tutaj może tą połóż, a ja tą dam z brzegu. To ta jakaś cienka, co wziąłeś. Jakaś taka nieforemna. O, zobacz, ją też może być. O, jakoś te worki się tu postawi. Jakieś, kurde, stare te wory widzę. Gdzieś trzymali długo ten nawóz, nie? Kurwa, z tym kurwa grupą i azotu. No. To takie, kurwa. Jedziesz przodą 300 metrów, tyłą wyjeżdżasz, kurwa. O ja, to u mnie lepiej. Ha! Tutaj lepiej, kurwa. Tutaj dobre, nie ma... Ja pierdzielę. Dobra, jedziemy z tematem. Fajnie. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Tylko, kurde, maszyna zamarznięta. Wszystko paruje. Mietka za bardzo nie widzę. On od blasków dzisiaj nie ubrał. O ja pierdzielę, masakra. O kurde. Widać te worki takie, jakby stare były i jakby stały na zewnątrz, a nie na hali jakiejś. No. Data produkcji na pewno nowa jest na workach. A są zeszłoroczne, wyprodukowane po taniości. O, pomału będziemy to jakoś zdejmować. Także dobra, już tak oficjalnie. Siemanko, panie i panowie, w kolejnym dniu. Kurde, przyszły nam warunki bardzo ciężkie, bo wszystko nam zamarzło. Jeśli chodzi o sterowanie turem, to joystickiem muszę dwoma rękami to robić. No ale jest jak jest. Maszyna pomału się, myślę, rozgrzewa. Na koniec rozładunku będzie już dobrze. Zobaczcie, jak te worki wyglądają. No jakieś stare wory. Normalnie stare wory. My płacimy coraz to większe pieniądze za ten nawóz, a tu nawet worków nie ma nowych. Nie? Kurde, ewidentnie widać, że ten nawóz
ma minimum rok czasu, dlatego że tam mam stary worek PK identyczny holistu i on wygląda nawet lepiej niż te worki. Przeładowywane 100 tysięcy razy, nie wiem, worek o worek obcierane i się wytarło. Świeżynka to nie jest. No, ważne, żeby było to, co było w środku. Oczywiście żartuję sobie z tymi workami, bo dla mnie to wory mogą być stare, ale po prostu ewidentnie widać, że ten nawóz stał. O kurde. A zobaczymy, jaką mamy datę na workach, nie? Już pomału nam się rozgrzewa ta maszyna, ale jeszcze w dalszym ciągu dwoma rękami muszę lewo, prawo joystickiem sterować. Także lecimy pomalutku z tym rozładunkiem. Ja myślałem, że później trochę to auto przyjedzie, no ale cóż, z samego rana, no może nie tak z samego rana, no ale mróz trzyma i przeszkody. Ogólnie to prowadziłem kierowcę i pokazywałem mu, że od tamtej strony ma wjechać. No on wjechał od drugiej. Nie wiem, o co chodzi. Pan kierowca z Ukrainy, może się nie dogadaliśmy, no ale specjalnie prowadziłem go przez całe podwórko, aby pokazać, jak ma wjechać. Wjechał odwrotnie i po prostu nie wiem teraz, czy nie będzie problemu z wyjazdem. Nie powinno być, bo nie ma ślizgawicy, nie ma tragedii, powinien podjechać. A może mu tak pasowało, nic nie mówił z grzeczności, mówi wjadę inaczej i też będzie git, nie? Tak jak mówiłem, końcówka rozładunku i dopiero joystick od tura funkcjonuje tak jak powinien funkcjonować. Dobra, idę podpisać dokumenty. Maszyna niech się grzeje w dalszym ciągu. Nasza myśliborska rejestracja. A kierowca z Ukrainy. Tutaj Mieciu, trzeba paletę jakieś przynieść, bo ja tutaj kawałek, żeby jesz, tu postawię je, nie? Pomału. Ej! Wsiadaj, jedziemy się zagrzać! Kurwa, znasz, jedziemy się zagrzać, dopiero będziemy plandykować. Kurwa, dobra, daj spokój. No, mróz jest. Ja pierdolę. No. Usłyszeć można. Siebie po mordzie, kurwa. Bo nie będę się golił, tak to jest. No by trzeba było, kurde, z 3 godziny wcześniej te sprzęty odpalić. Zobacz, jeszcze, o, już teraz dopiero chodzi. Ja tak dwoma rękami musiałem tym joystickiem sterować, nie? No się raczył. No, zamarzło, kurde, i teraz dopiero puściło. Nie się kamerują, kurde. A, mieciucha, mieciucha kamerują, tak? Mieciucha kamerują. Jechali jakieś... A ja pasek... No, zmieniałem mamucie, kurwa. A, szuli, no. Mieciucha, mieciucha, kamerują, kamerują. I się chowa za mnie, kurwa. Kamerują. Dobra, Mieciu, zobacz. No. Nawóz fajny. No. Z tym, że worki jakieś stare, nie? Zobacz, poobcierane, kurwa. Zobacz, jakie ładne worki wczoraj przyjechały z tym kamwilem, nie? Poobcierane, kurwa, od transportu. To te moje worki, bo tam dwa takie stoją PK, jeszcze no. Z tamtego roku. To ładniej wyglądają niż te. No. Widać, były przewożone z magazynu na magazyn. Dlatego ja tutaj się doszukuję daty na worku, ale tą datę nawet ciężko zobaczyć, bo tutaj oczywiście coś jest, ale to jest nieczytelne. A ja chciałem kupić nawóz pod rzepak w sierpniu. Nie było. Rozumiesz? Nie ma nawozu. Nie można było kupić. A jak był, to był bardzo drogi. I teraz to wygląda w ten sposób, że do mnie przyjechał nawóz z tamtego roku. Na to wychodzi.
A nie było w sierpniu, nie? Gdzieś tam. Mieciu, to chodzi o to, że nawóz był. Bo po tych workach to świadczy o tym, że ten nawóz był. Tylko oni nie chcieli nam go sprzedać, no. Aha. Rozumiesz? Jak przyjechał do mnie nawóz z tamtego roku, no. Nawet ta data tutaj jest nieczytelna. Czekaj. Czekaj. 21.11. Tak, na pewno. Niby 21.11, 22, a tutaj nie widać. Nie. Data nieczytelna. Nie wiadomo, kiedy to wyprodukowali. Nie wiadomo, co tak naprawdę tutaj w środku mamy. No chyba holis, no. Poczekaj, Mieciu, poczekaj. Spokojna, założę rękawiczki, nie? O, dobra. Tutaj zobaczcie, jakie ładne woreczki. Jaka piękna, czytelna data. 14 grudnia, 22 rok. A tam worki poobdzierane, nic nie widać. A w sierpniu nawozy na rzepak albo niedostępne, albo jechały miesiąc czasu, albo cena taka, że szkoda gadać, bo 4,5 tysiąca chyba kosztowało. Dlatego nie sypaliśmy nic pod rzepak. Ale sypaliśmy później, jak już sobie rósł. Ua. Święta, Mieciu, się zbliżają. No. To paczki świąteczne do paczkomatu przychodzą. A. Z tym, że no, mój paczkomat chyba jest mocno obłożony. To jedziemy tutaj na Kuby ulicę odebrać. Mój musi być mocno obłożony paczkami, że nas tutaj wysłali dzisiaj. No. Ha. Fiu. Co? Ho, fiu. Puszkami trąb, kurwa. Aha. Tu robuś mieszka tam, gdzie ta brama w górę. Mieszkał tam, nie wiem. Leszkiewicz, ubezpieczenia, on tu poprowadzi. Mieciu, jak cię poproszę, to weźmiesz mi przesyłkę? Jak to się otwiera, to... Ja już otwieram telefonem. Już się otworzyła tutaj, zobacz. Otworzyłem, tutaj jest, otwarta. Co tam jest, kurwa? No paczka, no. Otworzyłem, proszę, weź wszystko i zamknij z powrotem, nie? Kolumna 14 i... Nie, rząd 4, kolumna 14 mi się wyświetliło. To było. No i o to chodziło. Zamówiłem sobie koszulki z Pitbulla. O, takie. Jakby trzeba było, to ja mogę jeszcze raz otworzyć. Po co? Żebyś wyszedł i zamknął. I nie idziesz do sklepu? Do babci stań. Tu jakiś młoko zweszę do... A to ja idę tutaj. No to dobra. To chodź ze mną, ja ci pokażę, bo ostatnio nie wiedziałeś, co mi kupić, nie? Kluczyk zabieraj. Zabieraj. A ty klamkę weź odbij tam, tą sprężynkę. I dobra, panie i panowie, na dzisiaj kończymy. Z Mieciem jedziemy. Mateuszek. I dobra, panie i panowie, my z Mieciem jedziemy brać się za inne prace. Na dzisiaj to koniec. Jeszcze tylko bardzo ważny przekaz od Miecia. Mieciu, co miałeś powiedzieć? Słup wyskrobać. Ja do Miecia mówię, żeby powtórzył po mnie subskrybować kanał, a Mieciu mówi, co? Słup zeskrobać? Jakieś dziwne tutaj słowa ci każe powtarzać, nie? No. Co to znaczy w ogóle? Tak jest. Subskrypcja. Śniegu, panie i panowie, u nas nie za wiele, ale w tej miejscowości akurat, gdzie mamy rzepak, to jest więcej niż u nas, tam gdzie mamy bazę, nie? No. Co ty, Mieciu, na to? No, coś ty... Rzepak tutaj wystaje, a zboże ładnie poprzykrywane są. Co tam ma? Dojeżdżamy do naszej miejscowości i powiem wam, że no tutaj nie ma tyle śniegu. Ogólnie różnica nie jest może jakoś duża, bo może 2 cm, no ale jednak tam widać tego śniegu więcej, gdzie mamy ten rzepak. Już w sobotę i niedzielę.
Ja dzisiaj w roli trenera będę tutaj Tomka szkolił na żołnierza, bo zaraz pobory są. Jak to ma być, Łukasz? Dokładnie, dokładnie. Pod sam sufit, pod sam sufit. I raz, i dwa, i trzy, i raz, i pół, i raz, i dwa.